Witam Was, drodzy przyjaciele, bracia i siostry, w kolejnym odcinku Aceranka. Zaczniemy od pięknego tekstu, który znajdujemy w drugim liście Pawła do Tymoteusza, w rozdziale 4, wersety 7 i 8. Może 6 jeszcze przeczytamy, bo jest dobrym wprowadzeniem. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Moi kochani, to jest świadectwo wielkiego apostoła, człowieka wielkiej wiary, kogoś, kto został przez Jezusa Chrystusa w niezwykły sposób użyty. I kiedy patrzymy do tekstów biblijnych, kiedy je czytamy, duża część Nowego Testamentu jest przecież autorstwa apostoła Pawła. Kiedy czytamy te fragmenty, których on opisuje swoje własne życie, swoje własne doświadczenia, to niewątpliwie przed naszymi oczyma znajdujemy piękny obraz człowieka wiary, człowieka zwycięstwa, człowieka rozmiłowanego w Jezusie Chrystusie. No, można powiedzieć, pewien wzór do naśladowania. Ale jeśli spróbujemy, bo tylko to możemy uczynić, trochę przybliżyć się do tego czasu, w którym apostoł Paweł jeszcze przebywał na tym świecie i trochę wejść niejako w jego skórę, to zaczynamy w zdumieniu odkrywać, jak rzeczywiście wielkiej wiary był to człowiek, ale też, że ta wielkość, o której dzisiaj mówimy, wtedy w zasadzie była jedną wielką niewiadomą. No bo oto kiedy odchodzi z tego świata ten człowiek, to oczywiście jest świadomy istnienia tych setek mniejszych, większych społeczności chrześcijan rozsianych po ówczesnym cesarstwie rzymskim, głównie w jego wschodniej części. Wiele z nich założył sam, o wiele z nich dbał regularnie, troszczył się o nie. Znał wielu ludzi, którzy byli w tych kościołach. Znał ich słabe i mocne strony. Był autorem, jak wiemy, wielu listów. I słuchajcie, pomyślcie, odchodzi z tego świata. Uświadamia sobie, że za chwilę jego życie się skończy. I wtedy dociera do nas prawda o tym, że wszystko, co mu zostało, to wiara. Tak naprawdę wszystko, co mu zostało, to wiara. Nie wiara w ludzi, których zostawia. Nie wiara w Kościół, który się na jego oczach i rękach niejako rodził, ale wiara w Jezusa Chrystusa. I wiara, że Jezus Chrystus uczyni wszystko, aby jego praca nie poszła na marne. Przecież nie mógł być pewien i nie był, że jego listy przetrwają 2000 lat. Wiemy, że na przykład był taki list do Laodycei, który nie przetrwał. Nie mamy do niego dostępu. Z jakiegoś powodu Bóg nie pozwolił, żeby znalazł się w kanonie. On nie mógł być pewien, nie mógł wiedzieć, że tak się stanie. Powiem więcej, raczej mógł być przekonany co do tego, że po tych jego listach nie zostaje zbyt wiele śladu. Nie było przecież druku, wszystko było spisywane ręcznie, kopiowane ręcznie. Niewiele ludzi też umiało czytać. A wszystkie te kościoły, które pozostawił, czy mógł być pewien, że one przetrwają? Nie wiemy, co było w jego głowie, w jego sercu. Ale przecież wiele z tych kościołów, które wtedy Paweł założył, dzisiaj już nie istnieje.
Nie mam po nich śladu. Czy mógł wiedzieć, że tak się stanie? Czy spodziewał się, że tak właśnie się stanie? Czy spodziewał się, że zamiast tych pojawi się wiele, wiele, wiele innych? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że musimy sobie uświadomić, że nasze życie musi być życiem w wierze. Musi być życiem w wierze w Syna Bożego. Musi być życiem w wierze we wszystko, co On obiecał. Nic, co pozostawiamy na tym świecie, tak naprawdę nic, co pozostawiamy na tym świecie, nie przetrwa. Nie przetrwają nawet kościoły, które założymy. Nie przetrwają przecież organizacje takie czy inne, które założymy, a które miały służyć Kościołowi, czy służyć głoszeniu Ewangelii, czy opiece nad ludźmi. Historia pokazała, że nie ma takiej instytucji, która przetrwałaby w nienaruszonym stanie przez 2000 lat. Ktoś powie, ale nie, jest Kościół katolicki. Nieprawda. Kościół rzymskokatolicki w tym stanie, w jakim go dzisiaj widzimy, to rzeczywiście jest około 1200, może 1300 lat. Aczkolwiek to jest też naprawdę z wielką wiarą, że tak powiem, stwierdzone, ponieważ przecież ten kościół 1200-300 lat temu wyglądał inaczej wtedy, kiedy się rzeczywiście tworzył. Wcale nie za Konstantyna, jak chcą niektórzy, tylko o wiele później. Przecież to z tego kościoła wyszedł niejaki Marcin Luther. Przecież był katolikiem, zakonnikiem, doktorem teologii. I wiele, wiele osób razem z nim opuściło ten kościół. A więc już ten kościół w niczym nie przypomina tego, który znalibyśmy przed Lutrem. Nie ma takiej instytucji, która by przetrwała w nienaruszonym stanie. Świat się zmienia. Historia, niektórzy mówią, że jest kształtowana przez ludzi. Być może. Po części tak, ale w ten czy w inny sposób Bóg nad nią panuje i ona zmierza do końca. No, na naszych oczach to ona zmierza bardzo szybko do końca. I powiem, dzięki Bogu, bo to, co zaczyna się dziać wokół nas, to jest nie do zniesienia i wątpię, czy normalni ludzie chcieliby żyć w tym nienormalnym świecie, który za wszelką cenę chce zaistnieć, choćby na chwilę. Żyjemy w wierze i w ufności Jezusowi Chrystusowi i musimy nauczyć się chodzić w wierze. Chodzenie w wierze trochę jest, można powiedzieć, podobne do chodzenia po wodzie. Dlaczego? Dlatego, że nie ode mnie zależy to, co się stanie. Nie ja jestem sprawcą tego, że coś się dzieje. Nie ja decyduję o tym, czy moje przedsięwzięcie rzeczywiście dobiegnie końca i czy w ogóle ono jest moje tak naprawdę. Jeśli rzeczywiście chodzę w wierze, dochodzę w przekonaniu, że to Chrystus jest tym, który inspiruje, tym, który zachowuje, tym, który prowadzi i tym, który doprowadza do uwielbionego końca. W najmniejszym stopniu nie możemy sobie przypisywać niczego, co tak naprawdę przecież od nas nie zależy. Jesteśmy całkowicie uzależnieni od naszego Boga. Świetnie to rozumiał właśnie Paweł, który mówił w Galacjan 2:20, że on już nie żyje, ale jego obecne życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Tak, dopóki jesteś w ciele, to nie możesz mieć społeczności z Bogiem, można powiedzieć, twarzą w twarz. Dlatego, że ciało to niestety zniszczone grzechem, zniszczone obcowaniem ze złem, oddziela nas od patrzenia Bogu prosto w oczy, jeżeli tak w ogóle możemy powiedzieć. Ale w końcu, jak sam Paweł powiedział, ten namiot się rozpadnie i wtedy będziemy mogli mieć społeczność, niczym nie zakłóconą społeczność z Bogiem i widzieć, o ile jesteśmy w stanie zrozumieć, w jaki sposób człowiek będący duchem może widzieć. Tak, może, ale czy ten proces jest podobny do tego procesu, jakim dzisiaj się posługujemy? Nie wiemy.
Bo również Paweł powiada o tym, że jeśli dopiero się okaże, kim naprawdę będziemy, nie warto przywiązywać się do tego, co tutaj i teraz, tego, co na tym świecie. Bo wcześniej czy później każda sytuacja, każda bliska relacja, chociażby zakończona śmiercią bliskiej osoby, głęboko nas zrani, a czasami wbije nam się w rękę i też oczywiście doprowadzi do zranienia, ale bardzo trudno sobie będzie poradzić z takim zranieniem. To nie znaczy, że mamy być wyobcowani, to nie znaczy, że mamy mieć dystans wobec wszystkich osób, wobec wszystkich sytuacji, zdarzeń, ale to oznacza, że powinniśmy mądrze przeżywać swoje życie, rozumiejąc, że jesteśmy w rzeczywistości, w której jesteśmy tylko czasowo, tylko przez moment i zmierzamy tam, gdzie jest miejsce naszego przeznaczenia. Zmierzamy do wieczności i tam w wieczności będziemy mogli cieszyć się w pełni społecznością z naszym Zbawicielem i z naszym Bogiem, jedynym prawdziwym, świętym Bogiem. Nauczmy się chodzić w wierze. Biblia powiada, że ludzie Starego Przymierza, ci święci Starego Przymierza, oni wielu rzeczy się spodziewali, natomiast nie zobaczyli, umierali i nie widzieli tego wszystkiego, co było zapowiedziane. A mimo to służyli Bogu z radością, służyli Bogu z wdzięcznością, służyli Bogu wierząc, że ich służba, ich życie nie są bezsensowne, ale tak naprawdę wykonują po prostu w swoim życiu wolę żywego, świętego Boga. Zbyt wielu z nas chce żyć w oglądaniu, zbyt wielu z nas chce posługiwać się zmysłami, zbyt wielu z nas chce widzieć, słyszeć, dotykać, a jakże niewielu chce chodzić po prostu w wierze, ufając i wierząc Jezusowi Chrystusowi we wszystko, co powiedział, w każde Jego słowo. Gdyby nie Boża łaska, nigdy byśmy nie otworzyli swoich duchowych oczu, gdyby nie Boża łaska, nigdy nie zostalibyśmy zbawieni, gdyby nie Boża łaska, nigdy nie moglibyśmy wejść na drogę uczniostwa, a jednak to wszystko zdarzyło się w życiu wielu z nas. Mam nadzieję, że wszystkich, którzy słuchają. Ale to nie oznacza, że my dzisiaj widzimy, bo chodzimy w wierze. Przez wiarę poznajemy. Tak, przez wiarę wiele poznajemy. Ale jednak pozostajemy ciągle w wierze. Wiara prowadzi nas do doświadczeń i wtedy można powiedzieć, że coś wiemy. Dlatego, że doświadczenie to jest coś, co staje się naszym udziałem. Przez wiarę doświadczamy pewnych duchowych prawd. Tak, to jest prawda, ale bez wiary nigdy byśmy ich nie doświadczyli. Więc też nie jest tak do końca, że pozostaje nam tylko wiara, kompletne zaufanie Bogu, bez możliwości przynajmniej doświadczenia czegoś, co Bóg nam obiecał. Ci, którzy żyją wiernie z Bogiem, mogą naprawdę powiedzieć o wielu niezwykłych doświadczeniach duchowych, fizycznych, psychicznych, materialnych i niematerialnych. To są doświadczenia, które są udziałem świętych. Kiedy myślę o apostole Pawle, to jestem pełen podziwu dla człowieka, który wykonał tytaniczną pracę. Powiedzenie, że robił to w mocy Ducha Świętego, niczego ani nie umniejsza, ani niczego w żaden sposób nie wyjaśnia nam. Po prostu wykonał tytaniczną pracę. To był człowiek wielkiej pracy. Ale kiedy odchodzi z tego świata, pozostaje mu tylko wiara. Tylko czy aż? To jest ciekawe pytanie. Odchodząc z tego świata, będziesz miał tylko wiarę. Wszystko musisz zostawić. Dla wielu ludzi jest to doświadczenie przerażające, a to pokazuje, że naprawdę jesteśmy przywiązani do tego, co tutaj i teraz. Czy wolność w Chrystusie nie obejmuje również tego braku przywiązania czy związania z tym światem? Ciesz się, jeżeli masz
dobry samochód. Ciesz się, jeżeli możesz mieszkać w przyzwoitym domu. Ciesz się, jeżeli masz dobrą pracę. Ciesz się ze swojej żony, męża, dzieci. Ciesz się, że widzisz, słyszysz, smakujesz, dotykasz. Ale ciesz się, że to wszystko musisz zostawić. Bo idziesz do czegoś o wiele lepszego, o wiele doskonalszego. A to wszystko może być tylko w wierze, tylko przez wiarę. Nie ma innej drogi.